Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Undertale. Już dawno tego nie było. Idźmy naprzód. Nie wiem w sumie, czy to sprawdzaliśmy, ale sprawdzę sobie na wszelki wypadek. Tu jest kamera. Cóż, to jest drugi odcinek, który już nagrałem wcześniej, ale zaraz przed zapisem gry przestało mi nagrywać, gdzie było tak gdzieś... Gałązka się złamała. Gdzie było tak gdzieś już 50 minut nagrania, miałem kończyć, to 2 minuty dosłownie przed zapisem stwierdziło mi, że nie będzie nagrywać. I musiałem to wszystko przechodzić od początku. Nie chciało mi się. Potem okazało się, że mi się save'y skraszowały, więc zacząłem wszystko od początku przechodzić. I teraz, jak już wróciłem z Polski, to stwierdziłem, że sobie nagram to. Człowieku, czy nie wiesz, jak przywitać nowego kumpla? Obróć się i potrząśnij moją ręką. O Boże. Ręce, taką poduszkę, jakby, że tak powiem, co pierdzi. I właśnie mówi, haha, ta stara poduszka w ręce, ta sztuczka. Zawsze zabawa. Zawsze. Jesteś człowiekiem, prawda? To zabawa. Jestem Sans. Sans Szkiel. Tak właściwie to powinienem szukać ludzi, ale wiesz, za bardzo mnie to nie obchodzi, żeby łapać nikogo. Ale brat Papyrus, on jest fanatykiem, żeby łapać ludzi. Tak, moje tłumaczenie językowe jest straszne. Przepraszam. Hej, tak właściwie. Myślę, że to właśnie tam. Mam pomysł. Przejdźmy przez tą bramę. Tak, idźmy. Brat to zrobił, żeby zacząć. Szybko, schowaj się za to dobrze wyrzeźbioną lampą. Ideolo. Cześć, bracie. Czy w sumie sam brat był taki bardziej w stylu... co tam, bracie? Ty wiesz, co tam, bracie? Minęło 8 dni, ty wciąż nie zmieniłeś swojej zegarki. Tylko chodzisz, tylko wychodzisz na swoją stację. Co ty właściwie robisz? O, już patrzę się na tą lampę. Jest świetna. Chcesz na nią popatrzeć? Nie! Nie mam czasu na... Co jeśli człowiek będzie przechodził ten? Chcę być gotowy. Będę tym. Muszę być tym. Ja złapię człowieka. Potem ja, wielki pas, dostanę wszystkie rzeczy, które naprawdę, zasługuję. Respekt. Respect. Recognition. To jest coś cudowne. Ulubiona postać Papyrus. Moja ulubiona postać. Wreszcie będę mógł dołączyć do Royal Guards. To są tacy Royal Guards po prostu. Taka straż. Ludzie będą pytać,
prosić, żeby być przyjacielem. Gdy miał kąpiel, cucał usów każdego poranka. Może ta lampa ci pomoże? Nie pomagasz! Jest... Lazy Bones. Aha, to taki... taki w sumie żarcik troszeczkę, bo... Lazy to jest leniwy, a patrzę szkielet, co to... Tak, wiem, śmieszny żart teraz z tego zrobiłem. Przepraszam. Wszystko co robisz, to siedzisz i... robisz, w skrócie. Stajesz się bardziej leniwy i leniwy każdego dnia. Hej! Spokój się. Mam... I got ton of work done today. Skeleton. Wiedziałem. Ogólnie to jest żarcik, że... masę... pracy. Zrobiłem dzisiaj masę pracy. No i szkielet. Sans? No co? Zaśmiałeś się. Tak. Nienawidzę tego. Dlaczego ktoś tak wspaniały jak ja musi robić tak dużo, żeby dostać sobie. Wygląda na to, że naprawdę pracujesz. Do kości. Wiem, że te żarty brzmią strasznie nieśmiesznie w ogóle. Po polsku. Bo to są angielskie żarty. I zagadki. A to swoją pracą? Użyją trochę tylnej kości. Ja. Ja. Okej, możesz już wyjść. Powinieneś już iść, może jeszcze wrócić. A jeśli wróci, będziesz musiał siedzieć, będziesz musiała siedzieć i słuchać więcej moich żartów. W sumie trochę głupio mi, ale czy mogłabyś mi zrobić przysługę? Tak sobie myślałem. Jeżeli mój... mój brat był ostatnio dość smutny, nie widział wcześniej człowieka i... jak zobaczy ciebie, może rozweselić jego dzień. Nie martw się, nie jest niebezpieczne, nawet kiedy chce. Dzięki. Będę z przodu. Widzicie? Widzicie to? Sans powiedział, że będzie z przodu, a poszedł w drugą stronę. A ta lampa wypełnia cię. No tu jest box, w którym pudełko, w którym możemy składować swoje przedmioty. Tak, tab glow dajemy. Toy knife biorę. Dlaczego to zakładam? Bo niektóre z nich dają różnego rodzaju buffy i nawet jeżeli walczymy z przeciwnikami, to też może nam dać trochę buff. Na razie nie mam nic dobrego, więc założyłem cokolwiek. Joke. Hajsmy. Okay. Tak, prawie w tym wszedł.
Check. Okej. Czyli już sobie przypomniałem, jak z tym walczyć. Mówi żarty, joke'i i musimy go najpierw sprawdzić. W tym czasie powie żart, a potem my się śmiejemy i to sprawdzi. Wędka. Czy chce ją wyciągnąć? Jest jakieś... zdjęcie dziwnego potwora z napisem zadzwoń. Tu jest mój numer. Zdecydowałaś nie dzwonić. Ogólnie z tego, co czytałem, tak dalej się dowiedziałem, to Frisk, nasza postać, czy Frisk, czy jak to się tak ma wymawiać. Co do Frisk, to jest postać zrobiona, że po prostu możemy sobie założyć, jaka to jest, czy to jest facet, czy to jest kobieta. Więc ja tak naprawdę zawsze zakładałem, że to jest kobieta, bo tak przypomina. Więc ja po prostu będę mówił, że Frisk to jest kobieta. Hat jest za głośny, skapuje. Sygnalizuję jeszcze raz. Okej, nie dba. Okej. Próbowałeś ukryć czapkę Ice Cupa. I się udało. Stopił się w twoim dłonie. What's the point? No, ukradliśmy mu kapelusz i teraz się zmienił w takie pudełko. Straszne. Dobra, ja tu jeszcze chcę zapisać. Okej, i idziemy na spotkanie z papierusem. Więc, jak mówiłem na temat Undying, z tego papierusa. Sans? Czy to człowiek? W zasadzie myślę, że to skała. Hej! Co to przed skałą? Boże! To jest człowiek, tak! Mój Boże! Sans! Wreszcie mi się uda! Daj! Będzie... Ja będę... popularny! Popular! Człowieku! You shall not pass... tego miejsca. Kto zrozumiał żarcik? Ja, wielki papajus, zatrzymam cię. Potem złapię cię. Potem dostarczę cię do kapitolu. Potem nie wiem, co się dokładnie stanie. Ale nieważne. Kontynuując. Jeśli się odważysz. Niech. No. To poszło świetnie. Nie mów
się dzieciak. Będę trzymał oczodół na ciebie. Tak. Bo to jest szkielet, nie ma oka. Obserwujesz tu świetnie stworzoną stację. Kto mógł to zbudować? Na pewno był to ten bardzo znany strażnik. Jeszcze nie strażnik. To Pyrus napisał. Czek. Jak pięknie. Idziemy naprzód. O, i teraz będzie walka. To akurat pamiętam, jak. Bo tak normalnie mało pamiętam, szczerze mówiąc, z tego, jak grałem ostatnio. O, czy widziałem, że coś się rusza? Może człowiek. Pewnie się, że nie będzie się ruszać. Więc ta walka polega na tym, że. Najpierw sobie sprawdzimy. 13 ataków, 7 defensa. Łatwo kolekstowany ruchem. Okej. Nie ruszaj się. Okej, nie będę się ruszał. Skąd tego też. Tak, jeżeli jest właśnie takie coś, to mamy się nie ruszać, bo jak się ruszymy, to porwie. Pogłaskałeś dogo. Co? Ktoś mi pogłaskał? Przychodzi. No bo już możemy go zesperować, ale tu są fajne dialogi z więcej kasy. Nie ma końca tego. A kurde, czemu? Nie to chciałem. Czy tym razem się poruszy? Pad. Okej. Wystarczy już. No tak, wystarczy. Teraz jak z tego co pamiętam, powiedział, że wystarczy, to tak cały czas mówił, że wystarczy. Coś skało mnie. Coś, co się nie rusza. Będę potrzebował psi własne. Ktoś palił psie łzy albo kości. Coś specjalnego, żeby zapamiętać. Mój brat używa specjalnego niebieskiego ataku. Jeśli mówisz niebieski atak, nie mów się. Nie mów się tak angielski. Trudna ta nasza polska języka. Nie poruszaj się. To tak samo prostsza rzecz. Jeżeli widzisz znak stopu, trzymujesz się. Znak stopu jest czerwony, więc wyobraź sobie niebieski znak stopu. Proste, tak? Kiedy walczysz, pomyśl na temat niebieskich znaków stopu i nie rozumiem, dlaczego to jest żółty kolorze. Potem sobie sprawdzimy to. Tu jest bałwan. Cześć, bałwan. Chciałbym zwiedzić świat, ale nie mogę się stąd ruszyć. Czy byłabyś tak miła i wzięła mój kawałek i z sobą, żeby zwiedził świat? Tak. Jesteśmy z tą One Piece, który może nas leczyć. Okej. Spoko. Idziemy dalej. Jesteś taki leniwy!
Spałeś całą noc. Myślę, że to się nazywa... spanie. Wymówki, wymówki. O! Człowiek przyszedł. Żeby cię powstrzymać, brat i ja zrobiliśmy jakieś pułapki. Myślę, że znajdziesz to całkiem szokujące. Ponieważ to jest niewidzialna... Maze, to jest labirynt. Niewidzialny labirynt. Labirynt to problem. Kiedy dotkniesz ściany, porazi cię prąd. Ten orb cię porazi prąd, który otrzymał w rękach. Już mi zabawnie. Ponieważ Amount of szczęścia, którego zaznacz będzie raczej... Okej? Możesz iść. Jestem porażony. Sans? Co zrobiłeś? Myślę, że człowiek powinien trzymać to. O, właśnie, dobrze. Proszę, przytrzymaj to. Okej, spróbuj teraz. Niewiarygodne! Rozwiązałaś to tak prosto, za prosto. Jednakże, z tym ta łapka będzie taka prosta, ponieważ stworzył ją Sans. Na pewno ci się nie uda. Wiem to. Hej, dzięki. Mój brat wygląda na to, że się dobrze bawi. A poza tym, czy widziałaś ten strój, jaki on nosi? Zrobiliśmy dla niego tygodnie temu. Na przyjęcie. Przebierańców, czy jakoś tak. Teraz ubiera tylko to. I nazywa się Baton. Człowieku. Czy mój brat jest wspaniały? Okej. Nie rozumiem, dlaczego to się nie sprzedaje. Jest wyśmienita woda na coś zimnego. Oczywiście. O! Kostumer. Cześć, czy chciałabyś najskę? To jest zamrożona łza, która grzeje twoje serce. Tylko 15 G. Nie. Okej, powiedz przyjaciołom, tak dalej, będę tu stał, bla 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 bla. Okej, idę dalej. Zapachy psów. Zielony, niebieski i czerwony. Czerwony zabić to człowiek, zielony to jest pies, a niebieski to nie wiadomo, co to jest, trzeba sprawdzić. Myślałem, żeby sprzedawać język też. Chcesz? Dla przyjaciela tylko 5G. A powiedziałem 50. A nie, naprawdę.
Naprawdę? Może 500? 5000. Moja ostatnia oferta. Tak. Co? Nie masz tyle pieniędzy. Ale nie przejmuj się. Ja nie mam śniegu. Człowieku, myślę, że jesteś przygotowany. Sac! Gdzie? Jest twoja droga. O, jest tam, na ziemi. Zaufaj. Nie ma możliwości, że przez to przejdzie. Sprawdźmy. Monster Kids Search. Aha! To pamiętacie, jak w szkole na przykład mieliście takie coś, żeby się chcieli wybrać litery z takich właśnie... wybrać wyrazy. Sans? To nie robiło nic. Wiedziałem, że powinienem użyć crossword, czyli z 8. Co? Crossword? W to uwierzyć, że ty to powiedziałaś. W mojej opinii... Chciałbym z wyjechać. Co? Naprawdę? Easy peasy, podtrzymam. To dla dzieci. Człowieku, rozwiąż to. Co jest trudniejsze? Jumbo czy Frozen? Jumbo. Haha! Tak! Człowiek wie. Człowiek musi być bardzo inteligentny. Jeżeli ja również to znajduję, to... Niach, 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 niach. Dzięki, że powiedziałaś, że to jest trudniejsze tylko dlatego, żeby wybrać się. Wczoraj... nie mógł rozwiązać horoskopu. Okej? Okay? Spoko? Notka. Człowieku! Proszę, ciesz się tym spaghetti. Żebyś nie powiedziała, to spaghetti jest pułapką. To jest stworzone dlatego, żebyś pochłonęła się jedzeniem. Nawet się nie połapiesz, że nie robisz żadnego wstępu. It's a plate of frozen. It's so cold. It's stuck. To jest zamrożone spaghetti, które jest przyczepione do stołu. Przez to, że jest tak zamrożone, jest niepodłączona mikrofalówka. Wszystkie ustawienia mówią spaghetti. Ok? Wiedząc, że mysz jednego dnia znajdzie sposób, żeby podgrzać spaghetti, to wypełnia się determinacją. Dobra, switch, klikamy go. Ja wiem ogólnie skrócić się... O, tak. Zauważyliście to? Głowa się wydłużyła. Ogólnie nie ma sensu. Znaczy, widzicie, głowa się cały czas wydłuża i ona potem pójdzie w górę. Do samej góry pójdzie, aż wyjdzie za ekran, potem się zawróci i po prawej stronie pójdzie bodajże i tak dalej. Tracić HP. Ale z tym psem można i tak nieskończono się wydłużać powoli. Tak, tutaj ten śnieg, jak go odgarniemy po prostu tak chodząc po nim, jak widzicie, on się odgarnuje, to zobaczymy mapę tego miejsca, w którym jesteśmy. I tutaj X, to jest tamten przycisk, który wcisnęliśmy. Tu by były kolce i dopiero jak wcisnęliśmy tamten przycisk, to się odblokowuje.
Co to za zapach? Jeżeli jesteś zapachem, defaj to jest, że powiedzieć kim jest. Mów kim jesteś. Zidentyfikuj się, o. Tego szałem brakowało. Tu jest ten dziwny zapach. Chcę to wyeliminować. Wyeliminować ciebie. Okej. Okay. I teraz tak. Co jest świetną opcją moim zdaniem tutaj, jeżeli walczymy z więcej niż jednym przeciwnikiem. Mamy tutaj osobno do każdego z tych przeciwników. Rzeczy, które możemy robić. Teraz tak. Czyli skakaj w... Fryzk skacze w ziemię. Pachniesz jak dziwny szczeniak. Okej, czyli pachnie dobrze. Okej. Ustęp poskany przez innego szczeniaka. Pachnie, że... szczeniak. Okej. Okay. Kowadła naprawdę, pamiętam jak ktoś raz to miałem grabnąć. Jeszcze raz. Pachniesz okej. Okay. Okej, okay, teraz to widzisz jeszcze. Musimy. Głaskaj. Głaskasz do Gareca, czyli powiedzmy kobieta psa. Okej. Okay. Żeby było prościej. Oszczędź, okej. Okay. Nie wiedziałem, że dogi mogą... tak, to nasza polska języka. Psy mogą głaskać inne psy. Świat się dla nas otworzy. Dzięki dziwny szczeniaku. Bo ja ogólnie chodzi o wszystkie X. Co? Jak miałaś podpórkę? I najważniejsze, czy zostało coś dla mnie spaghetti? Co powiesz papierosowi? Powiem, że to zjadł. Naprawdę? Nigdy nie lubił jak gotuje wcześniej. Więc... nie bój się człowieku. Ja, Master Chef Pyrus, będę robił... będę robił dla ciebie... spaghetti, kiedy tylko chcesz. Niech, 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 niech. Ogólnie chodzi o to, że tutaj w tej zagadce to pisze na... piszę na tej na tym znaku, żeby wszystkie X zamienić w kółko. I potem wcisnąć przycisk. Bo jak wcisnąć wcześniej, to się zresetuje i... Papyrus. Mój brat zaczął robić kolekcję skarb. Ostatnio. Czasem się zastanawiam, co by zrobił, gdyby nie miał takiego super człowieka martwiącego się o niego. Niech nie mówię. Okej, okay, co masz do powiedzenia? Człowiek! Jak
zeszło ci trochę, żeby to przyjąć, więc stwierdziłem, że lepszą zagadkę. Żeby przerobić śnieg w moją twarz. Niestety śnieg przymarzł. Teraz już zamknięcie. Jak zawsze mój leniwy brat nigdzie go tu nie ma. Chcę powiedzieć, że nie bój się człowieku. Ja wielki papyrus rozwiążę to. Wtedy możemy pojeść dalej. Jeżeli chcesz, możesz sama spróbować rozwiązać. Postaram się nie dawać ci rozwiązania. Tak, jakby nie prosi go powiedzieć, że nie wiesz jak to rozwiązać. Zwaliłem. Tak, zwaliłem. Zwaliłem w sposób zwany... Okej, zwaliłem, Wiem już jak zrobić, Idziemy tędy na tutaj. Tutaj jest. Rozwiązałaś to. I zrobiłaś to wszystko z mojej pomocy. Niewiarygodne jest to wydarzenie. Musisz dbać o zagadki tak samo jak ja. Więc... jestem pewien, że będziesz uwielbiać tę samą zagadkę. Może być nawet za prosta dla ciebie. Niach. Ulubiona postać papyrus. Spojrzyj, to jest takie cudowne. Dobra robota, rozwiązanie tego tak szybko. Nawet nie musiałem nic robić, co jest świetne, ponieważ uwielbiam robić nic. Hej! To człowiek! Pokochasz tę zagadkę. Było zrobione przez... Dr. Alves. Widzisz te zagadki? Kiedy pociągnął przycisk, każdy coś innego robi. No, teraz bym tłumaczył, co tak naprawdę nie jest w ogóle ważne, który kolor co robi. Więc ja to przewinę, żeby szybciej było. Czy zrozumiałeś rozwiązanie? Oczywiście. A, przepraszam, przewinęłem. Co powiedzieć, że stale się też muszę robić? A, czy do tej zagadki nawet ja nie będę znał rozwiązania, bo to będzie całkowicie randomowo. Więc, kiedy pociągnę za dźwignię, zrobi się zagadka, że, której nawet ja nie wiem wcześniej. Nawet ja nie wiem, jak przygodnie się. O mój Boże, czerwone nie mogę na nic stanąć, ale różowe nic mi nie robią. O mój Boże, to jest cudowne. Czekajcie, właśnie nie muszę się teraz ułożyć. Mam nadzieję, że nie widzieliście tej myszki tak na starości, bo to może być trochę wkurzające. W zasadzie to jest wcześniej. I was too bad for me. Kiedy zaczął lekcję gotowania, polepszył się. Wiem, że jeżeli będzie tak dalej, to następnego roku może nawet zrobić coś, co się da zjeść. Okej, zapiskuję. Tak, tutaj nic nie ma sensu z tym gadać.
Okej, zwalimy. Sansi Papyrus. Trzeba iść tak. 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 Tak, 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 tak i tak. Dobra, teraz bardzo ważna rzecz. Jak przejdziemy tutaj tędy, to już samo będzie szło, nawet nie muszę nic rzucać. Nie ma sensu iść tam w dół, bo tam jest zagadka jedna, którą możemy tylko i wyłącznie blokować wtedy, kiedy... Widzę snowpów. A, snowpów. Okej, okay, to będę przewijał, bo tu każdy powie ze snowpów, a w ostatnim dostaniemy trochę kasy. W ostatnim, do którego zajrzymy, będzie kasa. Albo przedostatnim. Ostatni, okej. Okay. 30 golda. Mi to pasuje. Tam na dole jest zagadka, którą jesteśmy tylko w stanie odblokować wtedy, kiedy przy napisach końcowych nie dostaniemy trafieni. Możecie nie wiedzieć, co chodzi jeszcze, więc jakby za to wam powiem kiedy indziej. Jak będziemy przy napisach końcowych. Check, 15 ataku, 8 defensa i co jest redakcja, więc fighting just to play, okej. Okay. Jest tak podekscytowany, że myśli, że walka do tego. Zobaczmy się w takim razie. Okej. Okej. Bacon, no bacon, bacon. Tak, jest. Okej. Okay. Jest praktycznie na twarzy, więc pet. Tak było dobrze, że zasnął mi na nogach. Jest taki poekscytowany, bo dzisiaj jest taki poekscytowany. Kurde. No to zagrałem, skoro jest taki poekscytowany. Rzuciłeś mu śnieżkę, no to podnosi do ciebie. Przynosi. Nam pies jest zmęczony i odpoczywa na tobie. Okej. Pet. Pogłaskałem psa i teraz całą swoją wagę na mnie. Jestem wolniejszy, ale pies nie jest pogłaskany wystarczająco. Jestem wolniejszy, muszę to pamiętać. Pet capacity 100%. Tak. Okej. Okay. I oszczędź. To trochę jak Reinhardt w sumie wygląda z Overwatcha. W takiej wielkiej zbroi. O tak. Idealnie. W sumie widzę, że tu zaraz będzie godzina czasu, więc w sumie, ile dobrze pamiętam, to właśnie na tym moście się skończyło nagrywanie i ten. I zaraz za tym mostem jest jedna, na tym moście jest jedna rzecz, a zaraz za tym mostem jest miasto, w którym jest zapis i kończy się odcinek, okej. Okay. Człowieku! To jest twoja ostatnia, najbardziej trudna... terror jakiś... O Boziu! Kiedy opowiem słowo, to się zacznie, działa, będą strzelać, będą latać jakieś spajksy, jakieś miecze będą ciąć. Wszystkie części będą się ruszać. Tylko mała szansa na zwycięstwo jest, czy jesteś gotowy? Gotowy, ponieważ ja jestem. Mam zamiar to zrobić.
Wiedź. Co cię powstrzymuje? Powstrzymuje? Co mnie powstrzymuje? Ja zamierzam to aktywować teraz. I co? Jak się tego nie aktywujesz? To nie wygląda aktywowane. Wiesz, to jest challenge. Wygląda na to, że może to być za proste dla człowieka. Tak. Nie możemy użyć tego. Jestem użyciem trupem standardu. Mam standard. Moje pułapki są bardzo fair. Moje pułapki są ekstremalnie gotowane. Czyli to by było za proste dla człowieka i jednak sobie. Na co się patrzysz? To było kolejne zwycięstwo dla papierusa. Ach. Spoko, nie, cudo, cudo. Co bym teraz zrobił? To zrozumiałbym, o co chodzi w niebieskich atakach. Welcome to Snowbean. I jest safe. Wreszcie nagrałem ten odcinek. Wszystko się nagrało, więc dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, pa, pa.